I w nasze repusto to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4 na modzie Millennium Dawn. Gramy jako Niemcy, jeszcze nie faszystowskie, bo już jesteśmy na granicy 50%. Ale jednak, niestety musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby być bezpośrednio nazistami. No, chociaż spadkobierstwo, no, chociaż osiągnięcia, które wykonaliśmy w międzyczasie, czyli Austria plus Słowacja, trochę tutaj tak pokazują, że jednak jesteśmy tymi faszystami. A poza tym mam dla Skif bardzo śmieszny dowcip na początek, który tak ma nadzieję, że trochę rozweseli początek odcinka. Puk, puk, kto tam? Down, sam? Nie, z zespołem. Dlaczego ja to powiedziałem? Bo mod nazywa się Millennium Down, ale kurwa śmieszny. To raz, a dwa, mam raz dobrą wiadomość. Teraz Hearts of Iron będzie pojawiać się codziennie, ponieważ Europa się zakończyła. Ten odcinek pojawia się tuż po Europie, czyli on będzie się pojawiać teraz Millennium Dawn o 17. Codziennie, że się oczywiście z każdym odcinkiem wyrobię. Natomiast Europa będzie się pojawiać naprzemiennie z Mountain Blade'em o godzinie 15. No, jak to wygląda teraz sytuacja? Mamy 4 dywizje górskie, które się jeszcze szkolą. Mamy 6 dywizji paratroopersów, które już czekają tutaj i są gotowe na desant powietrzny na Kijów. Claymik został około 100 dni, dlatego już puszczę grę, nie przeciągając tego. Powiem przy okazji, że w Europie Universalis 4 teraz planuję zagrać Kastylią, gdyż zobaczyłem, że jest dużo ciekawych modów, ogólnie dużo modów na Kastylię i możliwych do zrobienia Kastylią właśnie. Olej w sumie to. Rób to naturalnie. Cię przydadzą punkty na gospodarki wojenne. Co tam jeszcze chciałem wam powiedzieć? A pamiętacie, jak gadałem ostatnim razem o snach i tak dalej, napieprzałem o nich? Część z was mówiła, nawet wyłapkowała komentarz, żebym już nie gadał o snach. Ale część mówi, że jest pojebany i że zajebiście się słucha. Kurwa mać, jak? To jest 1990? A jeszcze rok mi pokazuje. Ja pierdolę. Okej, wracając do tego. Część z was mówiła, że o tym zajebiście się tego słucha i tak dalej. Dlatego postanowiłem wam dać ostatni sen, który tak na serio pamiętam dokładnie. Inne by to musiał albo pomylić śledź, albo kurwa. Na taki plan wziąłem, znaczy wziąłem. Pomyślałem sobie, by zrobić takie coś, że żeby wziąć jakiś zeszyt z długopisem obok stołu i zapisywać po prostu, co mi się gdzieś śniło. To w sumie ciekawy eksperyment byłby. Gdyby, nie wiem, stał się kurwa Neo i bym zaczął im jakieś super moce zyskał dzięki temu, że to zapisuje, czy jak, by się okazało. Ale to wracając do tego snu ostatniego. To był taki ciekawy sen, ponieważ raz byliśmy u kumpla, który ma dwa mieszkania. Jedno stoi praktycznie puste, a no ale ma. A drugie to jest w pizdu małe jest. No i tam w sumie zawsze można do niego wpaść i tak dalej. Jeżeli oczywiście on przyjdzie też, no bo on ma klucze. I z tego też powodu tak troszkę mi się wziął ten sen, że mi się zaśniło, że miałem własne mieszkanie. O ile tutaj normalne mieszkanie to ma jakieś, nie wiem, 64 metry czy coś w tym stylu kwadratowe, to natomiast to drugie mieszkanie to było zupełna kurwa rudera, takie, może nie rudera, dosyć ładnie było urządzone, pusto było kurwa urządzone, ale było własne o Raysal los, czyli to co powinni Rzesza oczywiście robić. Gain score na Polskę. Wezmę to, dlatego że muszę chyba wziąć dalej, żeby pójść dalej na to. Poza tym, Polska jest u mnie w sojuszu, dzielny kwachu. Berlin Alliance jest ogromny. Teraz, jak NATO nie chciał się sprzeciwić, to powodzenia, kuźwa. NATO to jest u mnie teraz USA, Kanada, Wielka Brytania. Plus, jak zrobi Exit, to będzie ten Brexit, to będzie zarąbiście. No i kraje Beneluxu. Turcja? Jeszcze też NATO. Serio? Levantine Alliance. LOL? Syria ma swój sojusz sam ze sobą. Chyba, że ta jest gdzieś. Kto wie? To jest Berlin Alliance czy Levantine Alliance? Kurwa, gdzie wy jesteście? Levantine. A, oni mają. Co? Syria ma sojusz z Izraelem i Japi. Ale wracając do tego snu.
Było tam, że to był jeden duży pokój, jeden dosyć duży pokój, choć były drzwi wejściowe, to od razu się duży pokój zaczynał i to było tyle. I były jeszcze drzwi do kibla. I to było na tyle pojerąbane, przyznam wam się, że to było po prostu pojebane. Ponieważ śniło mi się, że były trzy krzyże w pokoju. Dwa mniejsze, znaczy był jeden duży, normalny. I dwa mniejsze były obrócone do góry, jak w Lucjuszu. No każdy zna chyba Lucjusza grę. Surowce, ropa, guma. No każdy zna ludzka. No to raczej nie muszę tłumaczyć, jak to wyglądało. Ale tak było. I kuźwa czułem tak niepokój, że coś tutaj się odpierdala i tak dalej. Ale było jeszcze jedna, była jeszcze jedna rzecz. A propos, obok było w pizdu Jehowych. I to nie jakieś, nie wiem, Jehowych, którzy o, kochamy tutaj tego Jehowa, Bóg, takie coś, nie znasz Boga, my ci pokażemy, kurwa. Nie było takie coś. Lol. Dobra, jedna dywizja niech na razie pójdzie. Takie. Jaka to jest różnica? A, ta jest zajebistsza. Okej, no to robię tą zajebistszą. Nie ma co słabszych robić. A infantry jeszcze ta nie ma możliwości. Tutaj tak. Czego brakuje? Mechanizowanych. Okej, czy na przykład mogę z artylerii chyba zabrać troszkę. Tamto artylerii. Żeby zmechanizowane poszły. Także z tych artylerii też mogę wziąć. No i było tam w pizdu Jehowych, ale tak na serio w pizdu po prostu, że kurwa tam. To było w centrum miasta, ale to była taka kurwa. Jakby takie bloki w kwadrat zrobione, ale z jednym wyjściem tylko gdzieś na miasto. I to te całe kurwa bloki, wszystkie były. Jest, jesteśmy faszystami. Nazistami. Ale wąs! Ach, ala Hitler prawie, tylko tutaj tak. Cyk! Cyk! Już jest doskonale. Możemy wziąć war economy? Możemy wziąć war economy. Czekajcie, ile tutaj daje? 30, tutaj 20. Później zmniejszamy trade'a na export focus. I to było tak w pizdu po prostu, zasrane tymi Jehowymi, dlatego to było tak tanio, bo w końcu, no własne mieszkanie, mniejsze, ale w końcu własne. I tak kurwa, co jakiś czas Jehowi odprawiali rytuały. Kurwa jebane rytuały, gorsze niż Ku Klux Klan. Chodzili ubrani cali na biało. Co tam było jeszcze? Jakimś kurwa krzyżem, a takim pojebanym, niezwykłym. I odprawiali rytuały, kurwa niczym sataniści jeszcze. I pamiętam, że kumpel miał też tam do kumpla do mieszkania poszliśmy. On miał normalne mieszkanie, a nie jakieś kurwa małe, bez kurwa mebli i tak dalej. I obok kurwa wszędzie Jehowych. Ja pierdolę, i to pojebanych Jehowych. I to był taki jeden ze snów, które pamiętałem. To się jakoś nie skończyło, bo kurwa nie. Mój umysł nie wiedział, co ma z tym zrobić, żeby coś kurwa tak w przyszłości wyobrazić sobie przyszłość. Czekajcie, patrzę, motorized mam trochę dużo. Main battle tank zostaw, bo teraz trzeba iść te tutaj. No i to chyba tyle tych pojebanych snów. Rzeczywiście, żebym później mógł wam opowiedzieć jakieś sny takie dalsze. Pamiętam, że miałem takie ciekawe pokroju, że coś tam się działo, że niby taki RPG lub inne gówno. Ale ja już tego praktycznie nie pamiętam. Muszę sobie zapisywać w jakimś zeszyciku, ale co mi się śniło. Dzisiaj mi się śniło, pamiętam, że byłem na mieście. Siedziałem z kumplami, to tyle mi się śniło, kurwa. Znaczy tyle pamiętam, pewnie coś więcej się śniło. Ale to jest wszystko, co pamiętam, ponieważ jestem na tych scenie zajebisty. Najgorsze to jest tak, budzicie się raz i pamiętacie cały sen. Zasypiacie jeszcze raz, budzicie się znowu i kuja już pamiętacie. Kurwa, ale wejdziecie na ten kijów? Bo tutaj taki plan tego nie ukazuje, wejścia na kijów. Znaczy na lwów.
Bo z Polski nie atakuję, ponieważ cała Ukraina należy do mnie. A jak wezmę Polskę i tak dalej, to może wojna światowa jebnąć, a wojnę światową chcę na ruskich jako pierwszą. Taksów na razie nie zmieniamy, chociaż na low taxes to Unity rośnie. Ja bym chętnie sobie zrobił właśnie export focus, ale do tego potrzebuję jeszcze 100 punktów. Polski nie zaatakuje, bo jest moim przyjacielem. Kurwa mać. Ach, prawie wypadek był, było słychać. W ogóle ostatnio też prawie miałem wypadek, ale to była taka zjebana sytuacja, że... Kurde. W Pile jest takie, jest mały ryneczek. Tam jest pizdu chuj ciasnych dróg nieoznakowanych, która jest pierwszeństwem, a która nie. Czyli logicznie, czyli biorąc rzecz prawnie, zawsze się ustępuje temu, co jest z prawej. Ale jak ktoś już mieszka w tej okolicy, to wie jak się poruszać. Po pierwsze, nie jeździć szybciej niż 20 na godzinę. To jest kurwa pewne. I są drogi, które niby tak nie ma nigdzie napisane, ale tak z... no w sumie powiem to wojnę już, tam niech idą dalej sobie. Które z... Z reguły są uważane za uprzywilejowane. Czyli, że można sobie spokojnie jeździć, to są właśnie te główne drogi. Jadę sobie taką właśnie drogą, na przykład jadę sobie prosto. I to jest taki dolot do tej drogi. No i ja jechałem z tej strony i tu koleś też jechał. No i normalnie, prawnie powinienem mu ustąpić. Ale każdy, co tam kurwa jeździ, wie, że ten musi się tutaj zatrzymać, no bo tu jest kurwa prosta, to on powinien się zatrzymać. No i tak sobie jadę, wjeżdżam, patrzę, koleś już tak trochę nie hamuje, więc tak właśnie no, trochę późno zahamuje, jeszcze tak zrobię taki lekki łuk. Ale on kurwa jechał dalej. Ja pierdolę. Jeszcze zaczął kurwa na mnie trąbić. Ja tak wkurwiłem na niego, ale nie chciałem się zatrzymać, kurwa, chciałem sobie po prostu iść do domu i śmiać na niego wyjebany. To oni polecieli? Wszyscy? Wszyscy. Już zajęty. Ile już mamy tutaj? Ich 5k zginęło, ale to mało jest punktów. Jakby ktoś powiedział, zaraz, napisał, krzyczał, płakał. Repusz, czemu ty kurwa wbijasz się w prowincje lądowe zamiast morskie i mieć tutaj jakieś zaopatrzenie? Dlatego, że Kijów to jest jedna z prowincji, która zdaje zaopatrzenie. Nie mam tutaj braków zaopatrzenia, czy mam takie tutaj. Ale to nie jest taki brak zaopatrzenia, że nie zaraz mi wyginął. Nie, nikogo nie biorę do siebie. Reactionary. No to jest influence. To zmień tą populację nawet. Dobra, wy zaatakujcie, zróbcie tak. Ty zaatakuj tutaj. To jest pustka. Tylko bądź szybciej, świetnie. Część dywizji jest kaput. Wesprzyjcie ich tutaj. I... Ale siadł Stackwipe. 52 koła na moich 8k. To się nazywa Blitzkrieg, kurwa. Chociaż przez taką ciesinę trochę trudno zrobić Blitzkrieg, ale leci, leci. Samolociki. Cyk. Nie, tak możemy pójść. Chciałem pójść trochę tak realistycznie. A nie na pałę, jak to się robi w hoju, że z jednego frontu nie obstawią. Chociaż tak w sumie byłoby też realistycznie pewnie, że jak nie obstawisz jakiegoś frontu i tam się wbije ciężarówka, to przejedzie szybko. A raczej od razu wojska przeciwnika by na to zreagowały. I by odcięły takie osoby, które takie coś odpierdalają. Bardzo szybko. Od zaopatrzenia. Taka jednostka nie miałaby racji bytu w sumie. Się napierdalają non stop. Wów zajęty.
Tutaj praktycznie prowincji nie ma. Stop, zatrzymać ich. Idźcie naokoło, czy jedźcie. Napieprzać tam. Okej, ci wyparowali. Chociaż jednak zaopatrzenie pada, okej, no ale kuźwa mać. Nie wiem jak to działa w sumie. Bo jednak te prowincje powinny dawać zaopatrzenie. Dobra, napieprzaj. Ach, tyle razy w życiu ten Sewastopol zajmowałem. To chyba pierwszy raz Ukrainę. O pizdę, twoja mać, nie! Ja nie zdążę. Jak je mnie wojna, to wzywa mój sojusz. I chuj, mamy wojnę światową z NATO. Bo my się nie zdesantujemy w USA. Jak coś robicie się tutaj cały czas. Nie w Morzu Czarnym, żeby nie było. Czemu na Morzu Czarnym? I chuj, wzywam wszystkich. I właśnie o to chodziło, niestety. Ach, kurwa, co? To nie wiem, co mnie pozwalacie. Po prostu bierzemy to, co nasze. To, co zostało, kurwa, ukradzione i jak Niemcy ucierpieli podczas II wojny światowej. To jest niedobro, kurwa, Ameryka, co zrzuciła bomby atomowe. Co prawda, nie na Stany, ale zrzuciła, kurwa, agresywne gnoje kapitalistyczne. To prawda, zachodu nie strzegę, no ale jest Francja jednak. No, strzegę trochę. A nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Widzę, że tylko... Holandia się na mnie rzuca. Raz, raz i raz. Ach, tung. Wszystkie te jednostki. A nie, wymieć tylko pomóc. Organizacja tanków i tym podobne. To dobrze, bo teraz są bardzo zróżnicowane dywizje. Napieprzaj do Doniecku. Putin takie lol, nawet nic kurwa nie musiał robić. O, Doniec ma fortyfikację, 7. O cię, ja pierdolę. Ja piniusie. Ukraina skapitulowała. Łotwa dołączyła do NATO. Tak, po Ukrainie jest. Rzucamy się na Benelux. Niszczymy Benelux. South Ossetia joined CSO. Łotwa została wezwana, no ale co ta Łotwa zrobi? Desant, kurwa? Estonia. Prędzej ja na nich, dopóki Litwa nie dołączy. Okej. Okay. Wygadałem się, kurwa. Który to jest wasz front? Ten. Liczymy szybko te państwa. A propos gospodarki. Powania joints na to. My kolajwy. No. Kurwa, psy jebane, policja szczeka. Chuj. Dobra, tutaj nic nie biorę. Mogę nogumy anulować. Aluminium nie muszę brać. Tutaj mogę anulować. A chuj, zapomniałem jednej rzeczy, że macie się zastopować. Lebensraum. To nie, a to nie, a to nie, a ja pójdę teraz, a ja pójdę w Inter... w sojusz z... Chinami.
The Czech Republic? O wy kurwy pieski. Ty bobrze jeden, kurwa. Bober, stop. Stop. Otocz iść. Tym generałem. Albania joint NATO. Jezus Maria, NATO. Ale tu ruszyli. Chorwacja joint NATO. Jest Słowenia również. W pizdu ich jest tutaj. Na Pragę idźcie. Czasem tam pójdę. Oni raczej mnie nie zanektują, coś tak sądzę. Mam wystarczająco dużo jedności narodowej. Co tutaj mam? Radar Station nie potrzebuję. Destroyer Subdetection. A tutaj pójdę w to. A jeszcze tutaj mogę iść, no to pójdę w szpitale polowe. Bułgarię jeszcze wezwali. Chyba nagle cały czas świat do NATO dołącza. A czemu nikt nie chce do mnie? A jakieś tutaj... Z tyłu jestem z jakimś zaopatrzeniem. Mam stare zaopatrzenie jakieś. Dobra, tu się przebijamy tym. Grecja dołączyła, Hiszpania dołączyła. To może być nieciekawie. Nie zrobiłem backup save'ów. Nie, zrobiłem przed odcinkiem, ponieważ kilka dni minęło, to musiałem mieć save'a oczywiście. Sztos. Padacie? Nie, jeszcze nie. Kurwa, to lecimy dalej, tutaj wy na Rygę. Ja na Daugavpils. Wolne fabryki wojenne. Ja trochę do tyłu jednak z gumą. Praga zajęta. Atakować ich. Jak tylko możecie, idzie tylko możecie. Muszą Czechy skapitulować. Nie ma, że nie. Okej. O to mi właśnie chodziło. Dzięki czeskiej kapitulacji chciałem przerzucić wojsko na te porąbane Bałkany. Jeśli Rumunia nie dołączy do NATO, to jeszcze nie jest najgorzej. Nie mają te państwa jak przejść w ogóle. German Reich, ale to piękne. Co to jest za... A ta szóstka? Weźcie stąd, desantujcie się w... Tutaj. Nie mam przewagi powietrznej, co prawda. W sumie nie, anuluj. Wszystkie wywal. Wy będziecie walczyć pieszo. O chuj, Łotwa się desantowała w Polsce. Teraz Łotwa skapituluje. Ja tutaj nie dałem w ogóle rozkazu ataku. Nakazu ataku. Ładnie tutaj gryziecie, ładnie Estonio. To dziudcy jesteście. Wbili się. O ty kurwe.
Co te tutaj Bałkany odpierdalają? Hello. Bijamy się czołgiem. Brytyjczycy tutaj zrobili, chcieli zrobić jakieś, odciąć mnie od zasobów, mój czołg. Ja nie dali rady, chryjcie tą linię Marginota. Co wy robicie? Na Tallinn lecimy. Kapitulacja Estonii może być dosyć szybka. I łatwa szczególnie. Litwa skapitulowała, Estonia skapitulowała. Takie pół Polish, pół kurwa Germany. Zgaduję, że po zajęciu tej prowincji im ją oddamy, właśnie. Stała Łotwa do ataku. A wyjdźcie już tutaj. Niech nastąpi atak. Chociaż atak. Jak zajmiemy im stolicę i oni skapitulują, to raczej to atak nie będzie w ogóle potrzebny. Co to jest kurwa za atakowanie mnie? Zagrzeb mamy pod nosem również. Jak z zapasami wyglądam? Zaopatrzeniem. Ej, ładnie! Nie ma problemów. Ponieważ zająłem teraz miliony fabryk. Chociaż zmechanizowane tak średnio. Ledwo, ledwo. Bo wezmę może nie w to, tutaj biorę jedną, żeby starczyło perfekcyjnie surowców. Niech idzie już mechanizowane tam. No dawaj, niszczyć tą rygę. Tu się wbijają. Więc po rydze oni kapitulują. 9-8. Dziewięć, dziewięć, no szybko. No i po Łotwie, Łotwie. Koniec dnia i kapitulują. Portugalia skapitulowała. A, Portugalia chyba, ona była, tak, zgadłem, że była z nami. A propos, czekajcie, wy tutaj jesteście. Atakujcie, lol. Na Brukselę, kurwa. Koniec Unii Europejskiej. Unia Europejska jest zła. Trzeba ją zniszczyć. Nie tędy, tędy. Lubiana padła. Słowenia padła. I baza morska zaraz też padnie. Widzę, że Grecy z Turkami korzystają z jego morza. Czyli z Morza Czarnego, do którego na razie nie mam dostępu, bo no wiecie, bo nie mam tam floty. 0-0. Enemy ships 6. Ryzykować? Patrol. Na razie tutaj, dopóki nie będzie desantów. A no właśnie, możemy zrobić dywizję desantową. Back. Raid empty. Mamy doświadczenia, no tak, mamy 95, troszkę już powinniśmy właśnie mieć.
Marinesi, support artylerii, field hospital, logistic, recon. I na razie tyle. Ja, jeszcze jedna rzecz. Chciałem zmienić tutaj obrazek na jakiś groźny. Poradnik Fausta. Update. Nie tak, nie tak, nie tak. Dwadzieścia dywizji niech będzie. Pokażemy kurwa komputerowi jak się gra. Troszkę naparzają. Trudno ten Benelux przejąć, ponieważ historycznie Niemcy te podczas II wojny światowej szybko zajęły, no bo kurwa nikt się nie spodziewał. Ja się nic nie spodziewałem, że NATO się dołączy. Szybko wbijaj, dopóki organizacji nie mają, zorganizowania. Turcy nawet się tutaj wpieprzyli. Surowcy pod surowców. Ropa. Ropa jest niezbędna, potrzebujemy jej. Halo, to jest jakieś przejście? Wolne prowincje widziałem. Tak, pusty Amsterdam. Nie myliłem się. Harlem widzę. Harlem Shake. Chorwacja skapitulowała. Chciałem na kapitulację Holandii. Tutaj jest jeszcze kilka amerykańskich jednostek, plus jakieś słoweńskie. Turcja się wbija we Włoszech z Grecją, to trzeba im pomóc. Wy się wjebcie na stosowanie. Tu jest przejście? Na to wygląda. Focus on Asia. Nie możemy oczywiście pozwolić, żeby Włosi skapitulowali. Tu już została taka końcówka do zniszczenia. Zostań. Przypisz tutaj. Jak tutaj by to zrobić? Bruksela zajęta. Tutaj to północną Holandię również zajęliśmy. Rotterdam to jest to, co ich trzyma jeszcze przy istnieniu. Nie, olej te korowanie. O chuj, czekajcie, wyłączyłem coś. A chuj, przeglądarkę. Myślałem, że OBS-a. A tak, 30 minut. Zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Faszystowskich Niemiec. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o tym, o czym powinniście pamiętać. Wszyscy tutaj macie nakaz ataku. I do zobaczenia. Będziemy prawdopodobnie, mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku desantować się w Wielkiej Brytanii. No i może tutaj coś z Hiszpanami pociśniemy. Do zobaczenia. Cześć, pa.